Witajcie w środę 9 września. Chcę Was powitać słowami, które czytamy w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień ze Starego Testamentu, z Księgi Proroka Izajasza z 47 rozdziału. Niech wystąpią i niech Ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma Cię spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Natomiast fragment nowotestamentowy to jedno zdanie z listu do Hebrajczyków, z 13 rozdziału. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską. Bóg daje nam kolejny dzień życia. To, jak ten dzień spędzimy, zależy w dużej mierze od nas samych. Oczywiście są okoliczności, które są od nas niezależne i które bardzo często też determinują to, w jaki sposób przeżywamy każdy kolejny dzień naszego życia. Chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły, czasami bywamy chorzy, czasami zmęczeni po całodniowej ciężkiej pracy i chcemy najzwyczajniej odpocząć. Nasze życie ma swój rytm, który często wyznacza jego sens. Czujemy, że żyjemy, jeśli coś w naszym życiu się dzieje, jeżeli jesteśmy w coś zaangażowani. Czujemy, że żyjemy, jeżeli jesteśmy komuś w naszym życiu potrzebni. Współcześnie życie toczy się tak bardzo szybko, że nieraz żyjemy tylko tym, co dzieje się w danej chwili, teraźniejszością. Tym tu i teraz. Czasami zerkamy do przeszłości z rozrzewnieniem niejednokrotnie i mówimy, jak ten czas szybko leci. A co z naszą przyszłością? Takim naturalnym słowem, które z przyszłością się wiąże, jest nadzieja. Nie zawsze o tej przyszłości, o tej nadziei myślimy, ale z pewnością jesteśmy tej przyszłości ciekawi. Są ludzie, którzy chcąc poznać swoją przyszłość, sięgają do ezoteryki, do wróżb, do różnego rodzaju przepowiedni, czy chociażby do bardzo szeroko dostępnych horoskopów. Uznając w ten sposób, że jeżeli poznają w taki sposób swoją przyszłość, to będzie im łatwiej się przygotować na to, co być może ich spotka. Ale są też ludzie, którzy stawiają na profilaktykę. Korzystają z różnego rodzaju talizmanów, czy zakładają różnego rodzaju pierścienie na palce, które mają ich chronić od złego, ale także wyposażać ich w jakieś nadnaturalne moce. Zdarza się, że widzę ludzi, którzy przychodzą do kościoła na nabożeństwo, a ku mojemu zdziwieniu i zaskoczeniu na ich palcach widzę pierścienie Atlantów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w okresie przedświątecznym pojawiają się różnego rodzaju pocztówki i teraz często zdarza się już taka poprawna politycznie nazwa magicznych świąt. Co święta chrześcijańskie, święta mają wspólnego z magią? Co wiara chrześcijańska ma wspólnego z religiami wschodu czy z New Age? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nic. Zupełnie nic. Przed takimi praktykami przestrzega nas Boże Słowo. Przestrzega nas Bóg, przekazując nam takie fragmenty swojego słowa, jak te, które przeczytaliśmy dzisiaj na początku tego dnia. Pamiętajmy, że przed złem nie chroni nas jakiś talizman, że przed złem nie chroni nas coś, co powiesimy na swojej szyi, nawet jeżeli jest to krzyżyk. Przed złem chroni nas ten, który na tym krzyżu oddał swoje życie, który na tym krzyżu umarł i to w zupełnie realny sposób. Nie było to jakieś magiczne wydarzenie, ale prawdziwa śmierć okupiona cierpieniem,
bólem i odrzuceniem. Śmierć, która była odkupieniem, która jest odkupieniem za to, co zrobiliśmy w przeszłości, co złego zrobiliśmy w przeszłości, co złego robimy w teraźniejszości, w jakiej żyjemy, ale także śmierć, która daje nam nadzieję na przyszłość w wieczności. Niech zatem Pan Bóg ochrania Cię swoją miłością i swoją łaską dzisiaj, jutro i każdego kolejnego dnia Twojego życia. I niech Ci błogosławi, ochraniając Ciebie i Twoich najbliższych przed tym, co złe, abyś mógł być, abyś mogła być szczęśliwa. Amen.